Halo? Tak, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam Pana, Ojca, witam. I też jestem wzruszona. Pana, naszego bardzo lubianego przez nas aktora. Jestem córką oficera Legionów. Mój tato był blisko Piłsudskiego. I to, co Pan mówił, to jest mi tak bliskie. Jak wyjeżdżał na wojnę w 1939 roku, później już go nie widziałam nigdy, bo zginął. Ale opowiadał tyle o Piłsudskim, nawet opowiadał, że był bardzo porywczy, że potrafił być nawet w pewnych chwilach bardzo, znaczy nie arogancki, ale wymagający dość energicznie swoje wypowiadający energicznie swoje rozkazy i tak dalej. W ogóle był człowiekiem, który nie dbał o siebie. Tak mnie to przekazywał mój tata, że o żołnierzy swoich dbał bardzo, w ogóle o te ich strach, bardzo, bardzo kochał Polskę. I wiem, że mój tata także dla niej zginął. Mnie potem jeszcze prześladowano, dlatego że byłam córką oficera przedwojennego i córką sanacyjnego oficera, to znaczy sanacyjny oficer i oficer Legionów. Ja nawet nie pisałam o tym, że byłam córką, bo wiedziałam, co mi za to grozi. To były lata początki, końce 49, początek 50. w swoim życiorysie, ale znaleźli, bo w książkach ojciec był. I to, co Pan mówił o Piłsudskim, to jest dla mnie coś pięknego i tak mnie to wzruszyło. Zresztą śledziłam Pana rolę w tym filmie. Tak mi się zdawało, jakbym trochę z opowiadań ojca widziała to, co jest tak Piłsudskiego. Bardzo mi żal, że takiego wodza nie mamy dzisiaj. Może by ta Polska była inna. Może by ludzie zaczęli się myśleć pozytywnie na jednej, po drugiej i po różnych stronach, bo teraz już tych stron jest tak dużo, że trudno się połapać, kto i co chce dla tej Polski. A ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, przed wojną, ja walczyłam w AK też, nadrażałam się i wiem, że myśmy nie o taką Polskę walczyli. Chcieliśmy, żeby była Polska taka, jak wywalczył ją Piłsudski. Bardzo o nią dbał i bardzo cierpiał dla niej. I nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Dziękuję Panu za rolę, które właśnie za rolę też nad Niemnem. W ogóle Pana role wszystkie były wspaniałe. Pan je odtwarzał tak, jakby Pan był tą postacią. To właśnie jest rola aktora naprawdę kochającego swój zawód. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy Pani Krystyna. Pana i pozdrawiam Ojca. Pozdrawiamy również. Bóg zapłać. Dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Telewizję trwam oglądają na całym świecie, tak? Tak, przez internet, albo przez satelitę w Ameryce. Albo przez satelitę. Przez Stany Zjednoczone. Tak myślę, że jeżeli ojciec pozwoli, to pozdrowię moich znajomych, wszystkich znajomych z Chicago. O tak. Z Chicago. Niech mi ksiądz przypomni, bo był ksiądz Gowin tak. W Chicago. On już w tej chwili jest na emeryturze, na odpoczynku. U niego spędziłem bardzo miłe chwile i tam spotkanie z Polakami w Chicago. U świętego Jacka. U świętego w Jackowie. Zdaje się, że w tej chwili mamy telefon z Chicago. Bardzo prosimy. Halo? Coś podobnego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. O, cudownie. Pozdrawiam ojca prowadzącego i bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo pozdrawiam serdecznie szanownego gościa. Bóg każdego obdarzył jakimiś darami. Ludzie w różny sposób te dary
potrafią przekazać albo nie. Jedni przekazują to w postaci literatury, a inni te dary potrafią po prostu tej literaturze nadać życie. Nadać życie w teatrze poprzez swoje takie intymne literaturą obcowanie. Tak się złożyło w moim życiu, że pracowałem też w pogotowiu. Tylko jako kierowca, ale pracowałem z sanitariuszami też. Miałem 21-22 lata. Napatrzyłem się na cierpienia ludzkie, na śmierć, wypadki. Pracowałem w Straży Ogniowej, widziałem różne historie. A później trafiłem do teatru. Pracowałem jako kierowca w teatrze. 6 lat. Poznałem teatr, tak jak pan powiedział właśnie od kuli. Uwielbiam teatr. Dla mnie teatr jest po prostu drugim kościołem. Kościół przekazuje mi to, co potrzebne dla życia wiecznego, a teatr przekazuje mi to, co potrzebne do życia doczesnego. Literatura, a szczególnie polska literatura, zakorzeniona tak głęboko w duszy polskiej, katolickiej, zakotwiczona w Chrystusie i w nadziei związanej z Nim. I tak sobie myślę, tutaj jestem 20 lat na obczyźnie, że jednak teatr w Polsce, nie wiem, czy chyba Polska komunistyczna, czy chcieli ją zrobić komunistyczną, ale jednak teatr żył. Teatr żył i ja wspomniałem tę pracę w teatrze z wielkim rozrzewnieniem. Chciałem panu podziękować bardzo, jako że przeczytałem w swoim życiu troszeczkę więcej niż jedną książkę. Chciałem podziękować za przypomnienie tylu wspaniałych swojej myśli głębokiej. Myśli tęskniącej za wolnością, za prawdą, za miłością. Tej polskiej myśli, poezji Słowackiego, Bezpieńskiego. A gdzie Sienkiewicz? A gdzie Rejmon? A gdzie Mickiewicz? A gdzie Prus? A gdzie dziesiątki innych naszych wspaniałych? Bardzo panu dziękuję. I nie tylko panu, ale wszystkim ludziom sztuki bardzo dziękuję za podtrzymywanie tego ognia Bożego w nas. Dziękujemy serdecznie, panie Wacławie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękuję i Bóg zapłać za miłe słowa. Szczególnie, że usłyszałem od człowieka, który pracował w pogotowiu, był kierowcą i pracował w teatrze. I ja może, bo to już się pewnie zbliża czas zakończenia tej części spotkania. Proszę Państwa, chciałem jeszcze, bo mówiłem o tych pierwocinach, o tym, co się gdzieś czerpie od rodziców, od tych ludzi, których się spotkało. Więc tak, Ojciec Święty miał spotkanie z twórcami w Kościele Świętego Krzyża. To było pierwsze spotkanie, no więc twórców było dużo. I Ojciec Święty, pamiętam, stał przed ołtarzem Serca Jezusowego w Kościele Świętego Krzyża i powiedział tak: sztuka powinna, to zacytował słowa kardynała Wyszyńskiego, sztuka powinna być jak psie języki liżące rany Łazarza chorego na trąd.
Piękny przekaz, cudowny. Tak powołujemy się na Ojca Świętego, powołujemy się na Jego wspaniałą postać. Nie wiem, czyśmy nie zapomnieli tego przekazu wspaniałego. Sztuka powinna być jak psie języki liżące rany Łazarza chorego na trąd. Potem był na spotkaniu w Teatrze Wielkim w czasie kolejnego swojego pobytu w Polsce. W Teatrze Wielkim, no dawano, tak się to pięknie nazywa w teatrze, dawano drugi akt Halki. A potem zabrał głos i powiedział, że Pan Bóg obdarzył człowieka wieloma talentami, ale najważniejszy talent to człowieczeństwo. Piękny przekaz. Człowieczeństwo. Nie wiem, no chyba dziękuję ja Państwu. My także dziękujemy bardzo serdecznie za tą, za tę radość spotkania dzisiaj w studiu. Myślę, że dla wielu słuchaczy i telewidzów, zresztą widać to było także we wzruszeniu w głosach, myślę, że zgodzi się Pan jednak wieczorem jeszcze spotkać ze słuchaczami w Radiu Maryja, żeby jeszcze porozmawiać o tych doświadczeniach i o tym, co zostało z tych lat. Ojciec mnie pyta, czy ja mam już teraz odpowiedzieć? Nie wiem. Dobrze. Także zobaczymy. Proszę Państwa. Co mi zostało z tych lat? No właśnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam był Pan Janusz Zakrzeński. Dziękuję.